Co czeka Polskę w 2024 roku? Jak nowe władze, jak rząd Donalda Tuska, nowy parlament poradzą sobie z nowymi, a także starymi wyzwaniami? Jak poradzą sobie z przedłużającym się konfliktem na Ukrainie, z wojną rosyjsko-ukraińską? Jak poradzą sobie z coraz większymi problemami z ukraińskim sąsiadem? Z coraz większymi rysującymi się konfliktami interesów pomiędzy naszymi krajami? Jak sobie poradzą z cenami prądu, z cenami energii i z wieloma innymi poważnymi wyzwaniami? Na te wszystkie pytania postaram się dzisiaj specjalnie dla Was odpowiedzieć. Zostańcie ze mną, tarocista Paun, zapraszam. Kochani, na wstępie przepraszam gorąco za to, że tydzień temu nie było filmu. Przepraszam, biję się w piersi. Na usprawiedliwienie mam jedynie to. Raczcie mi wybaczyć, raczcie mi wytłumaczyć, raczcie mi siebie wytłumaczyć. Trochę się poczułem jak w szkole. Pani profesor, nie odrobiłem zadania z fizyki, bo uczęszczam na kurs reżyserii dramatu. Dobra, nie o tym. Reżyserem nie zostałem, na kurs reżyserii dramatu nie uczęszczam, ale kochani, jestem, wierzcie mi, naprawdę bardzo zapracowanym człowiekiem. Więc to jedynie mnie tłumaczy, że tydzień temu nie było filmu. Zapraszam teraz tradycyjnie co niedzielę. Już na pewno będzie, chyba że trzęsienie ziemi, chyba że znowu zapisze się na kurs reżyserii dramatu. Kochani, temat poważny, wbrew pozorom. Ja zapowiadałem, już wypowiadałem się krytycznie na temat nowego rządu, na temat Donalda Tuska. Można też, zapraszam, obejrzeć program pod tytułem Kim jest Donald Tusk, w którym analizuję jego portret numerologiczny, analizuję to, co jest zapisane w jego dacie urodzenia, i w którym karty Tarota także odpowiadają nam pytanie o to, kim ten pan tak naprawdę jest. Ale w wielu wcześniejszych filmach wypowiadałem się już dość krytycznie, czy dość sceptycznie. Niech zwolennicy nowego rządu raczą mi wybaczyć i niech zostaną ze mną, niech momentalnie nie usuwają subskrypcji, a niech przypomną sobie, że w stosunku do poprzednich rządów także byłem nieraz krytyczny i nie o to chodzi, byśmy z ochoczym, niefrasobliwym entuzjazmem przyjmowali nowinki i wszelkie posunięcia władz tylko dlatego, że ich lubimy, bo Tusk to jest taki fajno Polak, taki miły gość, co dobrze się dobrze wypada w mediach. On jest znakomicie medialny. On jest medialny, czy just like that, zazdroszczę. Ja tych umiejętności jego nie mam. Jego uroku osobistego też nie mam. Tak przystojny też nie jestem. W każdym razie popatrzmy na fakty, tak? Popatrzmy na fakty i na posunięcia nowego rządu. Ja może przypomnę, bo wypowiadałem się krytycznie, ale jeszcze przypomnę. Mamy tutaj do czynienia z taką postawą Kalego. Moi widzowie, subskrybenci, ci, którzy oglądają moje filmy, wiem, że jesteście ludźmi inteligentnymi, że nie myślicie w kategoriach odtąd dotąd, że nie jesteście ofiarami poszczególnych reform edukacji, bo wiem, że moja widownia jest 45+, więc wiem, że czytaliście w pustyni i w puszczy i rozumiecie aluzję. Kali mawiał, że zły uczynek, jego pojęcie etyki polegało na tym, że zły uczynek jest wtedy, kiedy ktoś zabrać mu krowy, ale dobry uczynek, jeśli on komuś zabrać krowy. No i widzimy, że nowy rząd, nowe władze właśnie tą kategorią etyki się posługują. Tak? Jeśli PiS zawłaszczał media, zawłaszczał sądy, to był zły uczynek, ale jeśli nowe władze robią dokładnie to samo, to jest to dobry uczynek. Nawet dokładnie to samo, postępują dużo gorzej. No, próbują Polskie Radio wykreślić z rejestru spółek. Odcięli sygnał podczas projekcji telewizji państwowej, kiedy jeszcze nie zrobili tam swoich porządków. Wprowadzają w zastraszająco szybkim tempie, bez żadnych absolutnie procedur, bez żadnych poszanowania dla reguł prawa dla demokracji swoich ludzi do mediów. Mają być jedyne słusznie media, no jak w Korei Północnej, kochani, no chyba przyznacie, że nie o to chodzi. Tak? Zresztą wiem, że jesteście ludźmi inteligentnymi
że nie poprzestajecie tylko na tym, co mówią w telewizji, co mówią stacje telewizyjne, ale dowodem na to, że oglądacie moje programy, jest to, że wykazujecie się niezależnością myślenia i poszukujecie informacji na własną rękę, jesteście dociekliwi, więc bądźmy dociekliwi i sprawdźmy, jak nowy rząd, jak Donald Tusk pod wodą, pod przywództwem Donalda Tuska poradzi sobie z wieloma wyzwaniami. Jakie będą wyzwania, jakie czekają Polskę wyzwania w tym roku? Mówiłem na wstępie, przedłużająca się wojna ukraińsko-rosyjska. Przypomnijcie sobie, że ja na samym, ci, którzy oglądają moje programy od dawna, wiedzą, na samym początku tego konfliktu wypowiedziałem się, że nie widzę zwycięzcy w tym konflikcie, w tej wojnie, że wmiesza się w to świat, a wmieszał się, bo NATO stanęło po stronie Ukrainy i czynnie jej pomaga i de facto jest to już konflikt Rosja-Zachód, Rosja-NATO. I mówiłem, że nie widzę w tej wojny zwycięzcy, że obie strony pokazują mi się jako przegrane. Po prawie 2 latach, no chyba przyznacie mi rację, chyba wszyscy eksperci co do tego się zgadzają, że nie widać w tej wojnie zwycięzcy. Tak? Rosja owszem zdobyła część terytorium Ukrainy, tu nie ma się co czarować. To jest blisko 1/5, blisko 1/4 terytorium Ukrainy została zdobyta przez Rosję i raczej Ukraina tego już nie odzyska. Ale Rosja też poniosła ogromne straty, nie tylko wizerunkowe, ale przede wszystkim ekonomiczne. I kochani moi, także prorosyjscy widzowie, raczcie to uwzględnić. To są zamrożone rezerwy złota, to są koszty sankcji ekonomicznych, to są koszty prowadzenia operacji wojskowej, które są gigantycznymi kosztami. Jeden czołg kosztuje tyle, co luksusowy samochód, nie mówiąc o tym, ile kosztuje jedna rakieta Iskander, czy jeszcze droższa ponaddźwiękowa rakieta Kinjal. Koszty prowadzenia wojny są gigantyczne. No i teraz jak mają się do spodziewanych zysków? No trochę w mojej opinii słabo. Kochani, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warto, podejmując jednak kluczowe decyzje w życiu, radzić się wróżek czy wróżbitów. Jeśli podejmujesz taką decyzję, zapraszam do mnie. Jeśli jesteś Władimirem Putinem, oglądasz mój program, szkoda, że nie poprosiłeś mnie o poradę, czy warto zaczynać operację wojskową na Ukrainie, bo odpowiedziałbym, że nie warto. No, najwyraźniej mojego filmu w Rosji nie oglądano. Kochani, dobra, do rzeczy. Wyzwania, jakie stoją przed nowym rządem, nie tylko wojna ukraińsko-rosyjska, no właśnie, czy pomagać dalej mamy Ukrainie? Trochę robi się taka studnia bez dna, tak? Bo tutaj wpompowano, Zachód tutaj też jest przegrany w tej wojnie. Nie tylko Rosja i nie tylko Ukraina, ale kraje Zachodu też, bo wpompowano niesamowitą ilość pieniędzy, miliony dolarów z naszych podatków, z podatników unijnych, z podatników europejskich i także amerykańskich. I trochę taka studnia bez dna, bo miała być kontrofensywa, efektów nie widać. No skutki są tragiczne, bo giną ludzie po obu stronach, giną także cywile i kochajmy, nie łudźmy się, że Ukraina w tej wojnie stosuje pistolety na wodę, bo tam też na skutek jej operacji wojskowych też giną cywile, w szczególności nie patyczkują siły ukraińskie, nie patyczkują się z mieszkańcami wschodniej części Ukrainy, która jest najczęściej prorosyjska, która jest rosyjskojęzyczna. No dobra, ale co dalej? Tak, co mamy dalej robić w tej wojnie? Jak zachowa się rząd? I jeszcze bardziej może nawet ważne dla nas pytanie. Konflikty interesów. Okazuje się, że z Ukrainą tak naprawdę poza tą wojną coraz więcej nas dzieli niż łączy. Okazuje się, że ewentualne przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej będzie oznaczało ogromne koszty także dla Polski i dla całej wspólnoty, dla,
dla wszystkich krajów Europy, protestują rolnicy w wielu krajach Europy, protestują rolnicy też w Polsce. Ja już opublikowałem film odnośnie przyszłości Unii Europejskiej, zapowiadałem, że będą problemy, że będą protesty na skutek obniżającego się poziomu życia. Widzicie, że kochani, że się sprawdza. Ceny energii, kolejny ważny problem, przed którym stoi rząd. Uprzedzam, że od połowy roku przestaną obowiązywać dofinansowania do cen energii, w szczególności koszty prądu gwałtownie poszybują w górę. PiS do cen energii dopłacał, rząd Tuska nie będzie, z tego co wiem, dopłacać. Dobra, kochani, sprawdzimy, jak się wypowie tarot. Pierwsza kwestia, bo naszkicowaliśmy ogólne tło. Zobaczmy może, no co nas czeka, co czeka Polskę w roku 2024. Niech pierwsza karta wypowie się na temat osobowości Polski w roku 2024. Niech druga karta pokaże stan finansów Polski, stan finansów Polaków może, tak? Stan finansów Polaków, obywateli Polski w roku 2024. Niech trzecia karta pokaże jej relacje ze sąsiadami. Niech czwarta karta pokaże jej relacje wewnętrzne w rodzinie. Piąta, brawo. Miałem się wstrzymać. Przebłysk intuicji, to się wstrzymałem. Z przełożenia ważne informacje na teraźniejszość, na bliską przyszłość. Bardzo nieprzyjemne rzeczy pokazują się. Trójka mieczy mówi o dużym smutku. Na przyszłość ogromny fałsz. Ogromny fałsz, ogromne zakłamywanie rzeczywistości. O tym mówi paś mieczy, który oznacza kłamcę, oznacza Lizusa, oznacza kogoś fałszywego. Dwa, trzy. 3, 4, pozwólcie mi rozłożyć karty, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Będą podejmowane jakieś przełomowe decyzje. Rząd będzie podejmował w tym roku jakieś przełomowe decyzje, przełomowe rozstrzygnięcia. O tym mówi karta sądu ostatecznego. Co do finansów Polaków, co do zamożności Polaków, to takie zbilansowanie. O tym mówi karta sprawiedliwości, taki balans, taka równowaga. No, nie jest najlepiej. Jeśli chodzi o relacje ze sąsiadami, o dziwo nawet nie pokazują się źle. Raz, dwa, trzy, cztery. No w rodzinie trochę gorzej, bo tutaj mamy... Mamy bardzo dużą nerwowość. Mamy bardzo dużą nerwowość, czy wręcz mamy wrogość. Mamy wrogość. Duże będą nieporozumienia z krajami pozornie nam bliskimi. Nieporozumienie nawet mało powiedziane. Wręcz taka wrogość. Na karcie rycerza mieczy mamy, jak często to podkreślam, jak łatwo zauważyć, rycerza pędzącego do boju z zdobytym mieczem. Karta oznacza wojnę, oznacza konflikty i w tym wypadku będą to konflikty w rodzinie, czyli będą to konflikty z krajami nam bliskimi i będą to konflikty też wewnętrzne, niepokoje społeczne, protesty. O tym już mówiłem chyba także na wstępie do tego filmu. Tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To, co stworzyliśmy, coś nowego się pokazuje. 6. Praca. No właśnie, miejsca pracy. Co z miejscami pracy w Polsce? Miejsca pracy w Polsce pokazują się w trójce kielichów, czyli będą takie mechanizmy, będą decyzje, które nie będą dobrze wpływać na rynek pracy w Polsce. Będą to decyzje takie niefrasobliwe, takie nieprzemyślane, takie niedojrzałe, bo karta trójki kielichów jest kartą zabawy, jest kartą niefrasobliwości. Nie jest to dobra wróżba na rynek pracy, na ten nowy rok, na rok 2024.
karty. Głupie decyzje będą podejmowane przez władze, które nie wpłyną dobrze na rynek pracy i na miejsca pracy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Relacje partnerskie, osamotnienie Polski. Relacje partnerskie, tradycyjnie pokazuje się pustelnik, czyli raczej takie osamotnienie w Polski w świecie. Dziedzictwo, obciążenia, wpływy z przeszłości. Mamy dalej tak, mamy dwójkę kielichów. Bo tutaj ciekawiej nam się ułożyły karty. Jest dwójka kielichów, co mówi o jakimś sojuszu, mówi o jakimś związku. Będą podejmowane decyzje, będzie dokonywany wybór, będzie dokonywany wybór i będzie takie odwrócenie się do kogoś plecami. Duża nerwowość w ogóle w Polsce, duża nerwowość. Król Mieczy mówi o takim zamordyzmie, o takim trzymaniu obywateli krótko przez władzę. Patrzymy w innym rozkładzie. Czyli tak podsumowując tutaj ten rozkład. Decyzje polityczne, które zapadną, nie będą dobre dla rynku pracy, nie będą dobre dla finansów Polaków, nie będą dobre dla naszych zarobków. No nie będzie też katastrofy, jeśli chodzi o nasze finanse, bo takie, no, sprawiedliwość to taki balans, takie wyważenie. Konflikt z kimś tam bliskim, z krajem pozornie Polsce bliskim, ja twierdzę, że będą dalej rysować się sprzeczności interesów pomiędzy Polską a Ukrainą, czy też innymi nam bliskimi krajami. No ale przede wszystkim widzimy, że tutaj nasilają się te konflikty z Ukrainą, że coraz mniej nas łączy poza tą wojną na Ukrainie. No chcielibyśmy, żeby odparła Ukraina atak Rosji, żeby ich wyparła, czulibyśmy się przez to bezpiecznie, tak? Bo wielu z nas uważa, że Putin po Ukrainie zajmie Polskę. Dobrze, zobaczmy następny rozkład, co się wydarzy w Polsce w 2024 roku. Niech pierwsza karta pokaże główny problem Polski w 2024 roku. Niech druga będzie ostrzeżeniem dla Polski na rok 2024. Niech trzecia będzie radą dla Polski na rok 2024. Niech czwarta wskaże na obciążenia z przeszłości. Dobra, patrzymy. No coś nowego, zmiany nas czekają. Z przełożenia to zmiany. Dobra, patrzymy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12. Trudny rok. Kochani, trudny rok. I tak ciekawe, jako główny problem pokazuje się coś z przeszłości. Szóstka kielichów mówi o tym, że coś z przeszłości. Główny problem Polski w roku 2024 wróci coś z przeszłości. Będzie bardzo nerwowo. Ostrzeżenie przed wojną, czy działaniami takimi wojennymi, ostrzeżenie przed konfliktami. No bo jak mówiłem, jak łatwo się domyślić, ta karta rycerza mieczy oznacza wojnę, oznacza konflikty. I tu się pokazuje jako ostrzeżenie. O, jest i rada. Rada pustelnik. Ja bym powiedział tak, pustelnik nam radzi, trzymajmy się z daleka od wojny, trzymajmy się z daleka od działań wojennych, kochani. Sytuacja się zaognia, dlatego że ostatnio Wielka Brytania wystąpiła w ogóle z inicjatywą wysłania kontyngentu NATO na Ukrainę, więc jeszcze bardziej byłaby intensywna ta pomoc NATO dla Ukrainy. No już de facto byłoby o włos od tego, że NATO przystępuje, a w tym także Polska, przystępuje oficjalnie do tego konfliktu, bo nieoficjalnie już dawno przystąpiło. Rada jest pustelnik, rada jest tarota, pilnujmy własnego nosa, pilnujmy własnych interesów, jak łatwo to odczytać. Nie mieszajmy się. Obciążenia i wpływy z przeszłości to jest związek z kimś.
No, kochani, łatwo odczytać to przy przesłanie tych kart. Myślę, że rozumiecie, co nam chcę przekazać, bo mamy tak, jako problem coś z przeszłości, ostrzeżenie przed wojną, radę, by pilnować własnego rosa. Mamy skończony z kimś sojusz. Skończony z kimś sojusz. O, łatwo się zorientować. Dwójka kielichów to jest karta miłości, karta związku, as mieczy, rozcięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Partnerzy i ludzie z otoczenia. Jest nam ktoś wrogi. W naszym otoczeniu jest nam ktoś wrogi. Sześć, niedaleka przyszłość, duży smutek, duży żal, niespodzianki losu, niezadowolenie, rzeczy, które dzieją się szybko. No, czyli w zasadzie tak, no tutaj karty jakby wypowiedziały się odnośnie tego, o czym ja mówiłem na podstawie analizy, tak? Na podstawie analizy, na podstawie faktów, i tutaj karty jakby dopowiedziały. Karty dopowiadają, że osobny program będzie właśnie odnośnie losach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Zobaczymy, co tam się dzieje, bo minęło już sporo czasu od jej wybuchu. Teraz będzie druga rocznica. Zobaczymy, jakie będą dalsze jej losy, rzeczywiście, na ile NATO się wmiesza. No tutaj mamy ostrzeżenie właśnie przed ingerowaniem w ten konflikt, ostrzeżenie przed eskalacją, ostrzeżenie, że to może odbić się na nas. No i tutaj ten nasz sojusznik, ten nasz przyjaciel niestety nie pokazuje się najlepiej. Ja mówiłem o tym konflikcie interesów, że coraz mniej zaczyna nas łączyć, a coraz więcej jednak nas dzieli, i że tutaj te konflikty będą rysować się między krajami jeszcze dotkliwiej, jeszcze mocniej, jeszcze gorzej. Kochani, dobra, zobaczmy jeszcze jeden rozkład, może dowiemy się jeszcze czegoś więcej, co nam się pokaże, co czeka Polskę w nowym 2024 roku. Ja potem jeszcze podsumuję na koniec karty, pokażcie rzetelnie, prawdziwie i precyzyjnie. Co czeka Polskę w 2024 roku? Pokażcie, co czeka Polskę w 2024 roku. Mój ulubiony, jeden z ulubionych rozkładów, Krzyż Celtycki, taki podstawowy rozkład tarota. Młodzi tarociści, uczcie się tego rozkładu, on jest bardzo uniwersalny. Co czeka Polskę w 2024 roku? Co czeka Polskę w 2024 roku? Smutek się pokazał z przełożenia. Coś nowego i smutek. No będą zmartwienia, będą kłopoty. Tu ciekawe, Polska pokazuje się jako kobieta, tak? Karta opisująca Polskę to jest cesarzowa, to jest spełniona. No, mówi się ojczyzna, no. Więc matka Polska, symbol cesarzowej. Ale niestety dalej karty są groźne. Dziesiątka mieczy, czyli ból, cierpienie, czyli trudne czasy. Siódemka mieczy mówi o stratach finansowych, o dużych stratach finansowych, o dużych kosztach. Król mieczy o ciężkiej pracy, i dosłownie ta karta oznacza straty finansowe. Mamy tak. Król mieczy, nieprzyjemne rzeczy, coś nowego, a z kielichów mówi o coś nowego, ale to nie będzie przyjemne. Ta nowość nie będzie dobra. Król mieczy to jest karta kogoś, kto po prostu wywija mieczem i rąbie, i rani.
Więc ta ostatnia prognoza nawet jest bardziej niepokojąca niż te, niż te poprzednie. Trudny rok dla Polski, sporo niebezpieczeństw, o których mówiłem, może jeszcze jakieś inne. No tutaj tarot nie doprecyzuje, bo nie mamy takiej możliwości, żeby doprecyzować. Na wstępie mówiłem. Kochani, ja jeszcze sprawdzę może w następnym programie, jakie będą dalsze losy tego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. A tutaj z tego ostatniego rozkładu cierpienie dla Polski, ból, nieprzyjemne rzeczy, straty finansowe, będą jakieś koszty, dużo ciężkiej pracy, dużo ciężkiej pracy, no i przykrości. Kochani, niestety tak to właśnie, a nie inaczej wygląda, taka to, a nie inna prognoza. No cóż, kochani, cóż mogę powiedzieć? Czasy łatwe nie są, ale my Polacy dawaliśmy sobie radę nie w takich okolicznościach. Przeżyliśmy trzy rozbiory, przeżyliśmy zabory, przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyliśmy i sowiecki, poradzimy sobie kto jak nie my, jesteśmy twardzi. Także, kochani, zapraszam za tydzień, zapraszam każdego, wszystkich razem, każdego z osobna bardziej niż wszystkich razem, do korzystania z moich prognoz, do poradzenia się mnie. Chcesz sprzedać mieszkanie, chcesz zmienić pracę, chcesz wiedzieć, co czeka cię w pracy, chcesz wiedzieć, co czeka cię w miłości, poznałeś kogoś i chcesz wiedzieć, kim ta osoba jest, zapraszam, odpowiem na wszystkie pytania, sprawdzam wszystko bardzo dokładnie, margines błędu od 1 do 3%. Także, kochani, miłej niedzieli, do usłyszenia, do zobaczenia za tydzień, trzymajcie się, cześć.